wszystko zaczęło się od lekcji tańca jeszcze przed wojną. Była jedna dziewucha, która się stale na mnie patrzyła, a ja na nią, a nigdy nie tańczyliśmy razem. Ona rzeczywiście lubiała się spotykać z rozmaitymi chłopami, a ostatnią randkę codziennie odbywała ze mną. I w ten sposób widzieliśmy się prawie codziennie, z wyjątkiem może niedziel. Ona już oczywiście już dawno nie żyje, tak jak wszyscy moi znajomi i bliscy. Rok po wybuchu wojny moja siostra mówi: wiesz, ta Hanka to pytała się o ciebie, bo ona ma dla ciebie posadę. Podczas wojny pracowałem w wytwórni monopolu spirytusowego i gdy Niemcy cofali się z Lwowa, pewna ilość tej firmy Barczewski znalazła się w moim magazynie przy ulicy Fabrycznej w Krakowie. No nie, no ja mogłem kraść ile wlezie, ponieważ ja byłem urzędnikiem, więc mnie nie rewidowali, wobec tego codziennie jakąś butelkę brałem. Nie mam wyrzutu sumienia, bo Niemcom kradłem. Wojna to był okres, kiedy za wódkę było wszystko. Później przestałem kraść, bo myślę sobie, Niemcy odeszli, skończyła się okupacja niemiecka, przestaję kraść. Ale tymczasem widzę, że weszli do środka Ruski i Ruski kradli jak cholera. Więc wobec powyższego ja się rozgrzeszyłem i w ten sposób zacząłem z powrotem kraść. Baczewskiego wyniosłem no na pewno kilkaset butelek. Ale z tego, jak powiadam, zostały w końcu dwie. I jak mój syn najstarszy się urodził, to wtedy wypiliśmy jedną, a ostatnia została. Właściwie majątki są już porozdawane. Będzie mi miło, jeżeli ta butelka wróci do właścicieli. Jak tak się złożyło, że mam ostatnią, zdaje się, istniejącą butelkę i to pełną, prawda, nierozpakowaną, nierozpieczętowaną. Także skoro pan jest do tego upoważniony, no to wobec tego bardzo uprzejmie proszę. Thank you.